No siemano byki, siemano, słuchajcie, no wróciłem jak zapowiadałem. Nie oglądałem oczywiście Cloud MMA, tylko jak zwykle oglądałem te wszystkie szoty byki i to, co działo się, to po prostu takie ciekawsze rzeczy, nie? Ponieważ i tak uważam, że była to niezmierna patologia i taki taniec pingwina, którego jeszcze byki nie widzieliśmy. Czy posypały się bażanty? Może byki. Czy ojciec Pinkę już wspiera tą akcję? Na pewno nie. Także byki, zacznijmy od tego. Znowu były problemy z transmisją, byki. Drugi raz pod rząd, dalej tego nie zrobili, dalej mają w tyłku to, co ich odbiorcy im mówią i dalej nie będą nikomu zwracać pieniędzy, byki. Co najlepsze, w tym wszystkim wielu ludzi komentowało to na żywo podczas transmisji i oni nic z tym nie zrobili, byki. Tutaj wielu byków też mówi, że lepsze, że tak powiem, quality było wtedy, kiedy ludzie oglądali restreamy, a nie prawdziwą galę. Także to jest coś dla was, byki, żeby sobie ogarnąć na kolejny raz, tak? Oglądnijcie sobie restreama, będziecie lepiej, nie będziecie musieli płacić, a będziecie mieli lepszą jakość, byki. To jest komiczna sytuacja, no ale w takich żyjemy czasach, niestety, byki. Teraz przejdziemy oczywiście do drugiego wątku. Do wątku, którego nigdy miało nie być, byki. Lexi oczywiście zawsze na początku mówiła, na tej gali nie będzie patologii, byki. O Boże, no to się trochę myliła, co? Była tam niezmierna patologia, ale najbardziej takim patologicznym zestawieniem oczywiście była Gocha z Nikitą, wariaty. I co najbardziej przyprawiło mnie osobiście o cykutę, i co uważam za największy taniec pingwina, który był, no, powiedziałbym, że na lodzie, byki. Nawet na lodzie te pingwiny tańczyły. I oczywiście, byki, nie będę już nawet wspominał tutaj o występie Toma i Jerego, byki. Czyli oczywiście Magicala, który nie może pokazać swojej mordy na YouTubie, dlatego zrobili jakieś tam śmieszne niby, że Tom and Jerry, chociaż w ogóle nie jest to adekwatne do sytuacji Gochy i Nikity. Może jakby jednego z nich ustawili jako butelkę Bolsa, a drugiego jako przepitkę, to byłoby bardziej adekwatne do tego zestawienia, byki. Albo butelka Bolsa i na przykład Mefedron. No, to byłoby bardziej ciekawe, śmieszne, adekwatne, byki. No ale dobra, jedziemy dalej. To akurat chwilę widziałem, poświęciłem jakieś 15 minut na oglądanie shotów, byki, właśnie z tego, z tej transmisji dziwnej, która tak naprawdę nie wiadomo o czym była, ponieważ Nikita z Gochą same nie wiedziały tak naprawdę jak na siebie cisnąć, więc tylko przeklinały i jechały. Po tym wszystkim, byki, widzę, że Nikita jest kompletnym ludzkim śmieciem i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jakieś ustawione, koleś wbił w ogóle na scenę, nie wiem czy on ją w ogóle widział przed tym zestawieniem, czy nie, czy on po prostu ją dopiero poznał na tej scenie i się jej oświadczył, byki. Oczywiście Nikita powiedziała tak, bo miała już w sobie tyle pindolów, że wystarczy jej na całe życie. Teraz może po prostu skusić się na tylko jednego pindola do końca jej życia, byki. Dopóki śmierć ich nie rozłączy, wariaty. Oczywiście też nie możemy być negatywni, byki, no wiecie jak jest. Trzeba oczywiście tutaj pochwalić Gochę za to, że przestała chlać, wyszła, że tak powiem, na prostą, czuje się lepiej, za to trzeba ją pochwalić, byki. No i oczywiście gratulujemy jej wygranej, tak? Po cichu liczyłem na to, że wygra Gocha. Jeśli mam być szczery, byki, no niestety. Tak było. Tak było, nie ściemniam. Oczywiście nie betuję na żadne z tych walk, no bo mam to w dupie. I powiem wam, byki, jeszcze tyle. Co do tego wszystkiego, tej konspiracji, że Daniel Magical specjalnie rozpijał swoją matkę, że to, że tamto. No oczywiście, że tak było, byki, bo jakby Gocha nie była rozpita z tym Jacą i z tym wszystkimi, to by nie było kontentu, byki. Ferrari tam walił dużo farmazonów, tak, tańczył pingwina, wiadomo też, ale parę dobrych punktów też nam podał, byki. I jednym z tych punktów właśnie było to, że no Magical sam doprowadzał takiego stanu swojej matki i tam ojca, ojczyma, jak zwał, tak zwał, ktokolwiek tam z nim był i tańczył pingwina na tych streamach. Jeszcze oczywiście Nikita tylko źle powiedziała, że oni jej kazali ćpać, że to, że tamto, nie, ona sama ćpała, ona wnosiła zresztą swoje kontakty do ich grona narkomanów i pijaków. Także Nikita, no nie wal teraz tutaj
Nie tańcz pingwinem, tak samo już mówię to po raz piąty, tylko weź się wysprzęgli w końcu, co się tak naprawdę działo. Obydwoje z Danielem czpaliście, obydwoje chlaliście, jeszcze coś tam wkręcasz, że on chodzi uruchać swoją matkę. Nie, no to już takie niesmaczne, wiesz, pierdoły, no ale rozumiem, Ferrari ci kazał tak gadać, także no, no niestety, no tak to jest. Taki poziom właśnie reprezentuje sobą Klaute Memabyki. No, oczywiście miało nie być patologii, tak, Lexi? No, no to udało ci się, super. A dobra lekcja też była dla młodszego brata Lexi. Bo myślał, że o, siostra jest włodarzem, to mam pewną wygraną, ten chłop na pewno mi da wygrać. Chociaż pomimo to, że ten chłop był rok młodszy, miał lepsze gabarety po prostu, no lepsze geny, no, no nic nie poradzimy na to, byki. No tak jest, niektórzy po prostu są bardziej wysportowani, mają lepsze geny. No i słuchajcie, oni go już potem wycofali, bo zaczął naprawdę dostawać po piździe i to był błąd, byki, no bo to jest młody chłopak, on musi się nauczyć, że nawet jeżeli jego siostra jest włodarzem, jeżeli mogli spłacić tego chłopa, żeby on wygrał drugiego, powinni dać mu tą nauczkę, bo nic się tak nie nauczy, jak po prostu ostry wpierdziel, byki. No niestety, no tak jest. No, tak to by chłopak nauczył się życiową lekcję, a tak nauczyliście go po prostu źle, bo teraz zobaczycie, że nie będzie musiał nic robić do końca, to tam też ja nie będę mówił wam, jak wychowywać dzieci, bo nie mam sam dzieci, więc nie będę tutaj o tym rozmawiał, byki. Sami wiecie, o co chodzi, sami wiecie, gdzie z tym zmierzam, byki. Było tam wiele zestawień, ale nie mam czasu gadać o wszystkich, bo nie chcę robić za długiego wideo, byki. Oczywiście i tak już jest długie, no ale nic nie poradzimy. Zestawienie oczywiście Najmana, tak? Najpierw bił się z Lizakiem i oszczędzał siły, to było widać. No Lizak, tam chłopaki mówili, że mógł dać więcej od siebie, no ale też musiał uważać, no bo jakby nie było, Najman jest od niego cięższy, tak? No jest większym chłopem od niego po prostu, więc musiał uważać. Spokojnie sobie na luzie wygrał, bez żadnego tam jakiegoś, wiecie, stresowania się. No, a Najman, wiadomo, no może to było to, że więcej siana dostał, jakby zawalczył z ciosem, dlatego zdecydował, że już wie, nie będzie się starał w ogóle tam, lekko przegra, a potem wszystko wyładuje na ciosie. No i tak też zrobił, byki, tylko że jednym problemem było to, że jak już wiemy, Najman nie potrafi rozróżnić formuły boksu od innych formuł sztuk walki. Także, byki, oczywiście tutaj nie ujmując tutaj naszemu cesarzowi, kurwa, polskich freak fightów, powiem tak, byki, no walił go w tył głowy, no wiadomo, że chciał, nie, że nie chciał, i ojo, nie chciał, jak bokser, tylko walił go w tył głowy. Jego celem było po prostu nawet nie znokautowanie go, a nauczenie ciosa, po prostu lekcji pokory, tak? Cios tam trochę przyaktorzył, moim zdaniem, ale to wiecie, niby teraz jest w szpitalu, niby jakieś tam będzie miał powikłania, to tamto, nie wiem, czy w to wierzyć, no bo to jest chłopak z ekipy Ferrariego, także wiadomo, że wszystko jest tam wyolbrzymione. Na przykład jeżeli miałby sraczkę, powiedziałby, że jest coś takiego jak kuzyn Najmana u mnie na klatce kiedyś odwalił, zresztą jest to gdzieś w starych moich shortach, byki. Dosyć znany filmik, no bo było dosyć mocno odwalone tam, byki. Jak chcecie, to sobie pójdźcie zobaczyć. Komiczna sytuacja, naprawdę, stuprocentowo. Ale w każdym bądź razie Najman został zdyskwalifikowany, co nie jest też nowością, dlatego można było pewnie to obstawić na tym betkliku, czy betlinku, czy jak to się tam nazywa. Na pewno była opcja, żeby obstawić dyskwalifikację, byki. Wielu ludzi na pewno to zrobiło i zarobiło dobry hajs, byki. Dlatego nic nie jest stracone. Nic w przyrodzie nie ginie, byki. Chyba że na przyrodzie w czwartej klasie, ale zresztą nie będę mówił, co tam się działo, byki. Kolejna rywalka, prawdopodobnie kolejna rywalka Laluny, była tam na konferencji, narobiła trochę rumoru, że tak powiem. Jest to jakaś laska z Ameryki, która tam żeniła się z jakimś starym dziadem bogatym z kasą. Dobrze dla niej, dobrze dla niej. Słuchajcie, byki, ale została ona wygwizdana, krzyczeli na nią, przeklinali na nią. Spróbowała się do Laluny, że nie jest za bardzo znana, żeby ona się z nią biła, czy coś takiego. No byki, niestety to przyprawiło patologicznych widzów Klaute MMA o cykutę, byki. Niestety zdenerwowało ich to w najgorszy sposób, byki. Nie no, żartuję. Też niedobrze ta Karolina, tak? Ona Karolina, czy jakoś tak ona ma? Niedobrze się zachowała, no bo tam to nie jest takie smaczne, żeby gadać, że o, ja mam więcej pieniędzy, czy mam więcej taki status, jak ożeniła się na pieniędzy z jakimś dziadem. Więc no, i tutaj myślę, dlatego, że ludzie po prostu za nią nie obstają, nie?
No i to jest trochę problem, ale myślę, że ona się z tego wykaraska, jak to się mówi, odmieni swój imidż w świecie patologicznych freakfightów. Oczywiście nie jest to za dobry move PR-owy dla Karoliny, no ale wiadomo, chciała sobie spróbować freakfightów, może będzie fan, może nie będzie fanu, zobaczymy, Byki, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że dobrze, mam nadzieję, że znajdą jej... O! Jakaś tam była gwiazda pornosów, tak? W tym Clout MMA. Kolejny zarąbisty przykład dla młodych dziewczyn, który dał nam Clout MMA, Byki. Może z nią się zestawi? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze, Byki, ale na pewno będziemy widzieć tego więcej. Więc, Byki, będę komentował ten Clout, bo widzę, że Clout MMA to jest takie nowe MMA VIP, Byki. Tylko, że na troszkę większą skalę. Także... O, jeszcze Najman z Jackiem może w końcu stoczy walkę na klaucie, Byki. Oczywiście jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, ile dadzą Najmanowi za przegraną. Za kolejną przegraną. Bo nie wiem, czy jemu płacą inaczej za dyskwalifikację. On na pewno ma jakiś inny cennik niż wszyscy inni freakfighterzy. No, ale dobra, Byki. Nie będę przedłużał. Kto wie, ten wie, Byki. Zawsze pod sprzętem i byk bykowi bykiem, Byki. A bo DC wariaty, elo!